Otóż kiedy Muammar Gaddafi został przez swoich wrogów, tych powstańców, wyciągnięty za kołnierz z jakiegoś kanału, a następnie rozszarpany przed kamerami telewizyjnymi, bo on tak skinął, to mimo iż Muammar Gaddafi od 1969 roku aż prawie do końca był najukochańszą duszenką Kremla, nie było takich rzeczy, które Kremla by nie zrobił, to ruscy szachiści ani słówkiem się nie odezwali, jakby się nic nie stało. Najwyraźniej podczas szczytu do Wilny prezydent Miedwiediew musiał zacytować tam innym uczestnikom Jurka Owsiaka. Powiedział, a z Gaddafim to rób ta, co chce tam, prawda? On już naszą duszenką nie jest. Co za to miał obiecane, a do tego się dowiemy w odpowiednim czasie, tak jak mąż się dowiaduje ostatni, to my też, prawda? Proszę Państwa, i w tym momencie już się pojawia prezydent Obama. Bo już amerykańskie samoloty bombardowały pozycję wojsk rządowych w tym filmie. I prezydent Obama powiedział tak, pozostałym uczestnikom tam zaangażowanym w te jaśminowe rewolucje, no skoro nam tak świetnie nam idzie, to niech jeszcze zwycięży demokracja w Syrii. A oni powiedzieli, myśmy o Syrii się nie namawiali. Ale prezydent Obama mnie o to nalegał. No co wam szkodzi? No w Syrii demokracja nie zwycięży. I tu nam twardy opór napotkał. Próbował nawet stworzyć fakty dokonane. I w czerwcu 2013 roku oświadczył, że jeżeli w Syrii zostanie użyta broń chemiczna, to wtedy nastąpi interwencja w obowiązku. Oczywiście takich rzeczy już nie można prowadzić. No i bezbronni cywile syryjscy, którzy tam walczą z tyranem tamtejszym. Państwo wiecie, cywile się dzielą na dwie kategorie. Cywilów zwyczajnych, którzy na ogół są bezbronni, tacy bezradni. I cywilów bezbronnych, którzy na ogół są świetnie uzbrojeni, wyszkoleni. Więc cywile bezbronni postarali się. Użyli dwukrotnie, użyli sarinu, gazu bojowego. Ale prezydent Obama na białym koniu tam nie wjechał. Bo nie udało mu się zmontować koalicji, w której byłby politycznym kierownikiem, ponieważ i Wielka Brytania, i Francja, i Niemcy odmówiły w niej udziału, jak podejrzewa prezydent Obama, być może nie bezpodstawnie, napuszczone czy podbechtane do tego przez zimnego ruskiego czekistę Putina, do którego prezydent Obama powziął w związku z tym śmiertelną urazę. Jak ty mi tak, to ja ci tak. I z tej złości wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński. On miał bardzo krótki żywot. Wysadził w powietrze w drugiej połowie 2013 roku, zapalając zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, którego nieukrywanym celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów, czyli wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński. To jest z jednej strony dobra informacja dla nas, bo ten porządek lizboński nie był dla nas specjalnie korzystny, ale musimy pamiętać, że w związku z tym w Europie nie ma żadnego porządku politycznego. Mamy sytuację płynną, z tej płynności może się wyłonić cokolwiek, więc mam. To jest z jednej strony dobrze, z drugiej strony groźnie. Tak to jest. Proszę Państwa, zapalenie zielonego światła dla przewrotu politycznego na Ukrainie, wysadzenie w powietrze politycznego porządku lizbońskiego oznaczało powrót Stanów Zjednoczonych do aktywnej polityki w Europie Wschodniej, czyli zresetowanie poprzedniego resetu. Stany Zjednoczone wróciły do aktywnej polityki w Europie Wschodniej, znowu potrzebowały do tego dywersantów i znowu Polska się zgłosiła. I prezydent Obama w 2014 roku w czerwcu przyjechał do Warszawy, żeby tam popicować odnalezienia się w nowej roli. Z
związku z tym, proszę Państwa, jak kiedy prezydent Obama był w Warszawie dwukrotnie na antenie Rady Kanady, ja mówiłem, że tym razem już nie powinniśmy powtarzać błędu prezydenta Kaczyńskiego, tylko skoro już podjęliśmy się tej roli, niebezpiecznej roli interesanta, to powinniśmy poprosić o wynagrodzenie w dwóch przynajmniej postaciach. Po pierwsze, żeby Stany Zjednoczone oficjalnie obiecały Polsce, że nie będą na Polskę wywierały żadnych nacisków w kierunku realizacji żydowskich roszczeń majątkowych, to jedna rzecz. Druga rzecz, Polska podejmując się roli amerykańskiego dywersanta, siłą rzeczy staje się państwem frontowym. W związku z tym oczekiwalibyśmy, że będzie potraktowana tak jak inne państwo frontowe, czyli Izrael, to znaczy kroplówka finansowa 4 miliardy dolarów na modernizację sił zbrojnych rocznie, 4 miliardy dolarów, plus udogodnienia wojskowe, przynajmniej podobne do tych, z jakich korzysta Izrael. Niestety, o ile mi wiadomo, taka propozycja prezydentowi Obamy nie została złożona, a on z własnej inicjatywy z takimi propozycjami na pewno nie wystąpi, bo on nie jest prezydentem Polski, tylko prezydentem Stanów Zjednoczonych. I jak ktoś mu wyświadcza rozmaite przysługi za darmo, no to w to mu daj. Proszę Państwa, ale to jest, jeszcze do tego wrócimy, do tego wątku, natomiast znowu wracamy na grunt rodzimy. Kiedy prezydent Obama wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński, Stany Zjednoczone wróciły do aktywnej polityki w Europie, a Polska znowu wróciła pod amerykańską kuratelę. Pod amerykańską kuratelę. A co się dzieje, kiedy jakieś mniejsze państwo dostaje się pod kuratelę takiego wielkiego mocarstwa? No, rozmaite rzeczy się dzieją, ale przede wszystkim wielkie mocarstwo zaczyna przebudowywać scenę polityczną w tym mniejszym państwie pod kątem potrzeb swojej polityki w tym rejonie świata. No i tak się stało i w tym przypadku. Jeszcze, jak powiadam, nie wybuchło powstanie, Majdan jeszcze na Ukrainie się nie rozpalił, a już trzech kelnerów zawiązało straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej. Zaczęło podsłuchiwać dygnitarzy Platformy Obywatelskiej po różnych restauracjach warszawskich. 900 godzin tych podsłuchanych rozmów nagrali z restauracji, ale nie tylko z restauracji, bo 700 godzin nagrali również z rezydencji premiera Tuska. Dokąd kelnerzy mają dostęp raczej utrudniony. Więc na tej podstawie podejrzewam, że kelnerom musieli pomagać jacyś pierwszoletni fachowcy. I to lepiej wyjaśnia, jak to się wszystko udało pod nosem tajnych służb naszych, prawda, ABW i tak dalej, i tak dalej. Charakterystyczne jest to, że podsłuchiwani byli wyłącznie dygnitarze Platformy Obywatelskiej. Dlaczego? No i tam od początku 2014 roku te rewelacje zaczynają przeciekać do opinii publicznej za pośrednictwem niezależnych mediów. Dlaczego tak się stało? Dlaczego kelnerzy i dlaczego dygnitarze Platformy Obywatelskiej? Proszę Państwa, Platforma Obywatelska najwyraźniej nie tylko przeze mnie, ale również przez Amerykanów uważana jest za polityczną ekspozyturę stronnictwa pruskiego. A skoro przechodzimy pod kuratelę amerykańską, to polityczna ekspozytura stronnictwa pruskiego jako lider polskiej sceny politycznej jest potrzebna jak psu piąta noga. No to trzeba ją jakoś tutaj zacząć wymiksowywać. No i tak właśnie w związku pierwszych fachowców się z tego skupienia potrzeb amerykańskiej polityki w Europie Wschodniej, Prawo i Sprawiedliwość jest
znacznie przydatniejsze. Jednego chociażby powodu, że nie trzeba go specjalnie nakręcać przeciwko zimnemu ruskiemu czekiście Putinowi. Sami się nakręcają, za to zadano, to przecież nie jest. Proszę Państwa, no i tak się stało. Ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Mogło być jeszcze lepiej. Otóż, jak już wspomniałem, bezpieczniacy to są ludzie zdemoralizowani, ale spostrzegawczy, sprytni i tak dalej. No i kiedy się zorientowali, że Polska przechodzi być może już tym razem na dobre pod amerykańską kuratelę, to postanowili się do tego procesu włączyć. A w jaki sposób? No, Amerykanie, no, ja używam takiej retoryki, jaka jest w amerykańskich mediach. Jeżeli Amerykanie jakiś kraj mniejszy biorą pod kuratelę, to kształtują scenę polityczną tam w sposób następujący. Mianowicie na tej scenie politycznej umieszczają tak zwanych naszych sukinsynów. A sukinsynów jakichś takich nie naszych, po prostu tam wymiatają. W takiej sytuacji najważniejszą rzeczą jest, żeby zostać wciągniętym na listę naszych sukinsynów. One w ciemności zewnętrznej, tam gdzie jest płacz i zgrzytanie zeszłych. Więc chodzi o to, żeby się znaleźć na liście naszych sukinsynów. W związku z czym 18 czerwca ubiegłego roku odbyła się w Warszawie, i proszę zwrócić uwagę, kiedy już się okazało, że pan Bronisław Komorowski, pan prezydent Bronisław Komorowski, został pozostawiony własnemu losowi, bo on się zorientował już po pierwszej turze, że został pozostawiony własnemu losowi. Został porzucony przez wszystkich dotychczasowych sojuszników, że, krótko mówiąc, wojskowe służby informacyjne go porzuciły. Bo był reprezentantem tego establishmentu podejrzewanego nie bez słuszności o, że tak powiem, że wlokał się za nim jakieś niemieckie ugody. W związku z tym 18 czerwca ubiegłego roku odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Naukowa Moskwy, w której wzięli udział przedstawiciele najważniejszych dynastii wywiadu wojskowego w asyście ubegów z Izraela, którzy całą rzecz żyrowali wobec Amerykanów. Pretekstem do tej konferencji były takie wspominki w 25. rocznicę uruchomienia pierwszego transportu rosyjskich Żydów do Izraela przez Warszawę. Polska w tym celu utworzyła jednostkę gronną, która miała te transporty ochraniać, a przy okazji, o czym się tam już głośno nie mówiło, pilnować, żeby ci Żydzi po drodze nie wysiadali, tylko do Izraela jadą, to już jak tam jadą, to chcą, ale po drodze nie. No i potem, jak się te transporty skończyły, to nie wiadomo było, co z tą jednostką gronną robić, bo to są bardzo dobrze żołnierze i oni mogą nam wywijać różne rzeczy. W związku z tym postanowiono wysyłać tę jednostkę na misje zagraniczne. Im dalej, tym lepiej. Bo niech tam wywijają w Afganistanie, bo jakby to wywijali w Afganistanie, to nie w Warszawie, prawda? No, to jasne. I tu była taka, to były te wspominki takie tam kombatanckie, tego rozpisowe, ale prawdziwym celem konferencji Moskwy było złożenie Amerykanom oferty pomocy w utrzymywaniu w ryzach mniej wartościowego narodu wybórczego w zamian za umożliwienie kontynuowania okupacji. Oferta najwyraźniej została przez stronę amerykańską przyjęta, a najlepszym tego dowodem jest ta wojna polityczna, jaką w tej chwili mamy. Bo gdyby oferta nie została przyjęta, to każdy ubek by się ratował na własną rękę.